Zakupy zrobione, leki kupione. Czy ci faceci pracują gdzieś, bo... Nie wiem, dlaczego nazywa się to Sahara. Tybetański kościół. Moniczka źle się czuje, boli ją brzuch. Wydaje mi się, że niedługo to będzie płatne. Wiecie, ile chcieli za kilogram miodu? Jezioro znajduje się na terenie... Cześć, witajcie w kolejnym vlogu. Witajcie z tego pięknego miejsca. Po prostu cudownie tu było spędzić noc, zjeść śniadanie. Ja jestem, słuchajcie, w takim szoku, że nie wiem, czy się z niego wybudzę do powrotu do Polski. Jesteśmy między miasteczkiem Ardahan i Szafszat. Jest to płaskowyż Sahara, tak? Tak, to jest po prostu niesamowite. Nie wiem, dlaczego nazywa się to Sahara, bo no... Patrzcie, jak to wygląda, po prostu tak wysokich drzew i tak gęstych lasów nie widzieliśmy chyba w całej Turcji Wschodniej. No fakt, jest to północno-wschodnia Turcja, więc jest trochę chłodniej, no ale Sahara, przecież tu jest tak zielono. Droga, którą pokonaliśmy, totalnie nas zaskoczyła. Od mongolskich stepów po horyzont zielonych, pięknych gór, oczywiście bez drzew, nagle za przełęczą na wysokości 2600 metrów, jak zaczęliśmy zjeżdżać w dół, pojawiły się te piękne lasy. I taka krótka aktualizacja pogody. Mamy 18 stopni, w nocy było 10, także wydaje mi się, że pogoda idealna do eksplorowania okolicznych wzgórz, gór i wiosek. Cudownie po prostu. Korzystamy oczywiście z tej pogody, idziemy się przejść, zobaczyć okolice. No ja się bardzo cieszę, bo w końcu jest tak fajnie, rzeźko, aż się chce iść po prostu. Cała ta Sahara, że tak powiem, słynie drewnianych domków. Także w okolicznych wioskach często ludzie budują takie piękne, podobne trochę do domków w polskich górach, aczkolwiek nie są tak szpiczaste te dachy, tylko bardziej takie rozłożyste. Są to przeważnie domki do wynajęcia, bo tak jak tu w tej pobliskiej wioseczce mieszka chyba dwie rodziny na stałe, a resztę właśnie domków jest wynajmowanych, przyjeżdżają tu turyści. No super miejsce po prostu. Na wypoczynek. Na wypoczynek, rewelacja. W dole płyną chyba ze dwa strumienie, są wodospady, szum wody. No i taka ciekawostka, są tu niedźwiedzie, które grasują tu w sezonie letnim. Mają tutaj spore pole do popisu, a na zimę udają się do granic z Gruzją i z Armenią. Także tam sobie zimują. Gdzieś w tych górach, a w lato buszują po lesie. Mi się podoba to, że nie ma tu w ogóle śmieci. Jest po prostu tak czysto. Ja też jestem pod wrażeniem. Naprawdę czuję się jak w Szwajcarii. Dokładnie. Niestety nie mamy żadnych oznaczeń. Nie ma tu szlaków. Nie ma drogowskazów. Więc musimy trochę improwizować. I raz wychodzi to nam lepiej, raz gorzej. Ale jakoś to idzie, nie Moni? Tak. No w takie miejsca warto było się wspinać, nie Monia? No warto, mimo braku szlaku. Te widoczki są po prostu niesamowite. Cudownie, nic tylko leżeć i słuchać dźwięków natury. A niby taki mały ten strumień, a po prostu tak szumi. No, szok. Żuczek. Spadaj, mała. Słuchajcie, jest tu tyle grzybów i to zobaczcie, jakie okazy. To jest moja dłoń, a to jest grzybek. Niestety nie znamy się za bardzo na grzybach, szczególnie tureckich grzybach. Nie, ale jest gąbka pod spodem, no nie? No właśnie, nie są takie blaszki, tylko jest gąbeczka. No, wygląda jak jakiś jadalny. Ciekawa jestem. Ale by był sosik. A tu w ogóle takich grzybów jest mnóstwo po prostu, co krok.
Widzieliśmy wcześniej Turków, jak jakieś grzyby zbierali. Tak, ale nie wiem dokładnie jakie. Nawet tutaj o, następne są w tym miejscu. No i tu jest kolejna rodzina. Kurczę. Kurczę, no co to są za grzyby? Zobaczcie. No wyglądają normalnie jak takie prawdziwki, nie? Mhm, przepiękne. To co, zbieramy? Nie, chcę żywa wrócić jeszcze do Europy. Azjatyckie grzybki to nigdy nie wiadomo. Och. Aż tu jest pięknie. Jedyny minus tej miejscowy. No to śpiew po prostu o świcie. Nie widać tu meczetu, ale jest głośnik. Ruszamy dalej, słuchajcie. Opuszczamy tą cudowną zieloną krainę. Widzę tutaj po trasie, że zjeżdżamy w dół, bo serpentyn po prostu tyle po drodze, że głowa boli. Mam nadzieję, że nas nie rozboli. O, woda tu jest. Tankujemy, Moni? Mhm, tak. Moniczka, co ci się stało? Tak to jest, jak się tankuje i nagrywa. Nazwałam w błoto. Monia wpadła tutaj w błotko delikatne. No cóż, nagrywała mnie, poświęciła się. No i cóż, zimna? Tak. Zimna woda zdrowia doda. Aż czyste. Lubię tankować z takich źródełek, bo po prostu ta woda jest przepyszna. Ona cały czas leci, jest świeża, przefiltrowana. Dokładnie, to no nawet kosztem cudowne. Tego, że trzeba ją nosić baniaczkami i wlewać do wana. Jadąc do Artwin cały czas mamy takie widoki. Przecudne. Wygląda to jak Schwarzwald, zresztą nazywa się też Czarny Las. No, także Marek, słuchaj, proszę bardzo, Schwarzwald w Turcji, specjalnie dla ciebie. A mi się przypomniał tort schwarzwaldzki. Zjadłabym. Myślałem, że droga będzie trochę lepsza, pani Moniko. Ja też, ale cóż, żeby wyjechać w fajne miejsce, no to jak zawsze trzeba się trochę pomęczyć. Ta kręta droga zaprowadziła nas do wioski Civezli, niedaleko Szafszat. Polecało nam już ze 3 osoby, żeby przyjechać w to miejsce, jak będziemy w okolicy. Znajduje się tutaj Tibetan Kilesi. Ta nazwa nas bardzo zaintrygowała, bo w tłumaczeniu wolnym znaczy to tybetański kościół. No cóż. No, do tybetańskiej budowli, no to trochę temu kościołowi brakuje. No, a tak naprawdę dowiedzieliśmy się, że jest to gruziński kościół chrześcijański, wybudowany między 9 a 10 wiekiem. Kościół kiedyś na pewno musiał robić niesamowite wrażenie, bo jest dosyć duży, piękne kolumny, fasady okien pięknie zdobione, no ale niestety, słuchajcie, reszta ścian zniknęła. Pewnie zastanawiacie się, co się stało z resztą kościoła. Przechodzimy na tył kościoła, to ukazuje nam się wielka wyrwa spowodowana wybuchem dynamitu. Dynamitu użył podobno tutejszy starosta, a z kamieni, które po prostu z tej zburzonej budowli, z tych kamieni, wybudował swój dom. Także może to jest obiekt warty odwiedzenia, dom tutejszego starosty, czy tam nie wiem jak go nazwać. Ciekawe, gdzie mieszka. Ale ja tu widzę co? Kolejny orzechowiec. Z czego słynie ten region, czyli orzech włoski. Tak, Szewszuan i okolice właśnie słyną z... Nie Szewszuan. Szewszan. Szewszan? Uh-huh. Szewszuan to jest w Maroku, Paweł. No, tak, tak, tak. No, ale... Te okolice słyną z orzechów włoskich i teraz właśnie rosną, ale jeszcze nie są dojrzałe. Jedyne, co mi się podoba w tej budowie, to kolor tych kamieni. Taka różnokolorowa jest. No pewnie temu staroście też się podobały. Także czasami takie, że tak powiem, ząki nam się trafiają w naszej podróży. No wiecie, sugerując się polecajkami lokalsów, człowiek jedzie,
I taki trochę ząk, moim zdaniem. Nie warto tu przyjeżdżać, jadąc tą... Dlaczego? To droga była fajna. No widoki, okolice są piękne, no ale zobaczyć, wiesz... No ale no... trochę trzeba tu jechać, bo myślałem, droga fajna, ale wyboista. Więc... Wiesz, lepsze będą te pozostałości. Ale no, jak kto uważa, sami widzieliście, jak to wygląda, możecie sami ocenić. No, jedziemy dalej w stronę Artwin. No jak już mam, chyba wspominaliśmy, że jedziemy wzdłuż granicy z Gruzją i takich gruzińskich akcentów historycznych będzie coraz więcej na naszej trasie. Myślę. Ale zobaczcie, co się dzieje przed nami. Chyba będzie padało zaraz. A może zdążymy jej uciec. Chyba nas burza ominęła, nie kotek? Chyba tak, trochę kropi, ale... Ale gdzieś przeszła bokiem. Jest dobrze. Ależ tu jest pięknie, słuchajcie. No po prostu nie mogę się napatrzeć na te widoki. Cudowne. W dole płynie rzeka. Cały czas jedziemy takim wąwozem. Udało nam się znaleźć dosyć fajną miejscóweczkę. Jesteśmy nad rzeką Oczular, jakieś 36 km w tamtą stronę od Artwin. Także zostajemy tu dzisiaj na noc. Nie wiem, czy tu się można kąpać, ale wątpię. Jest tu takie duże rozlewisko. Chyba jednak nie będę ryzykował. Może kiedy indziej. Nikogo tu nie ma. Jakby ktoś się kąpał, to bym chętnie skorzystał. Jak widzieliście, trasa do Artwin to jest po prostu bajkowe wydarzenie. Za każdym rogiem nas coś zaskakuje. Monia, jak tam ci idzie? Obiad już gotowy, taki na szybko. Mieliśmy taki chlebek, taką pitę, ale później upiekliśmy swój i po prostu było za dużo, więc trzeba było wykorzystać z takim fajnym żółtym serem, z tuńczykiem, z kukurydzą, no jakiś tam pomidorek z oliwkami do tego. Yummy, yummy. Takie chrupiące. To zasiadamy do tej wieczerzy. Zasiadamy. Jak na razie ta część Turcji bardzo nam się podoba. Szczególnie po tych miesiącach spędzonych w tym słońcu. Na tej pustyni. W tych takich pustynnych klimatach, sawannowych, że tak powiem, powypalana trawa. To Sahara jest całkiem przyjemna. Sahara jest całkiem przyjemna. Zobaczymy. To są nawet góry Sahara, tego tak, co czytałam. No. Zobaczymy, co nam przyniesie jutrzejszy dzień. Zjadliwe? Pyszotka. Fajny chleb. Chrupiący. Aha. Gojnik. Dla Moniki. Monikę coś brzuch rozbolał. Także tak zaczynamy dzień. Z bolącym brzuchem. No, mam nadzieję, że ci przejdzie. Ja też mam taką nadzieję. Znowu... Jest gorąco, zjechaliśmy trochę niżej. Już od samego rana mamy 30 stopni. Także długo tym chłodem się nie nacieszyliśmy. No więc już trzeba zwijać się i jechać dalej, bo tu nie mamy w ogóle cienia, także... Tak, trzeba korzystać z tych lasów, które tak mijamy gdzieś tam po drodze. Dokładnie. Nie ma co się dusić na słońcu. Ale mamy tutaj po drodze jedno fajne miejsce do zobaczenia. Hej! No fish? Jok, no! No! Wczoraj ten pan był wieczorkiem, odpoczywał. A dzisiaj przyjechał z żoną na rybki. Ale niestety nic nie złapali. Dobra, idziemy dalej. Jesteśmy na miejscu. Po drodze do miasteczka Ardanucz jedzie się wąwozem o tej samej nazwie i można wstąpić do kanionu Cehenem. Cehenem, wybaczcie, ale nie wiem do końca, jak się to wymawia. Także ja teraz idę poeksplorować ten kanion. Moniczka źle się czuje, boli ją brzuch, także zostaję w wanie, a ja zabieram was na tą wycieczkę sam. Zaczynamy! Wydaje mi się, że niedługo to będzie płatne. A może nie.
Na razie są tylko takie obrotowe drzwi. Wszystko za tym. Ale super. Uważaj, żeby się nie przewrócić na jakieś spadające kamienie. No przejścia też są, widzę, wąskie. No ale jeszcze tragedii nie ma. Zawsze jak jestem w takich miejscach, to mnie fascynuje, jak natura potrafi stworzyć piękne rzeczy dla nas. Spektakularne, cudowne. Kanion od samego początku praktycznie wznosi się ku górze. Jak widzicie, panuje tutaj troszeczkę taki mikroklimat. Jest sporo zieleni i mimo tych 30 stopni na dworzu, w kanionie panuje bardzo przyjemna temperatura. Zastanawiam się, czy ktoś tutaj samochodem nie wjeżdżał, bo jakaś tutaj puszka po oleju. Niestety już wiem, że będę czuł niedosyt. W tamtą stronę już dalej przejść nie można. Muszę się kierować na schody i wejść na taras. Szkoda, bo liczyłem na troszeczkę dłuższą wędrówkę, ale z drugiej strony przynajmniej Monika nie będzie tak długo sama w samochodzie. Powiem wam szczerze, że mimo, że są schody, nie ma naturalnego takiego szlaku, które lubię, ale widoki są przepiękne. Muszę powiedzieć, że sporo pracy musieli tutaj włożyć, żeby wykuć w tej skale cały ten szlak. Zrobić schody. Zobaczcie, nade mną jaki nawis. No, sporo roboty. Parę schodków i będziemy prawie na górze. Tam już jest wyjście na szczyt. Słuchajcie, jestem zawiedziony. Generalnie bardzo sceptycznie podchodzę do takich budowli w tak pięknych i naturalnych okolicznościach. Widzę, że miała tu miejsce jakaś inwestycja. Nie wiem, czy komuś zbrakło pieniędzy, czy po prostu ktoś zaniechał tego przedsięwzięcia. No, wolę jednak, jak ten szczyt jest taki naturalny. Budowanie takich oto tarasów, obiektów widokowych. Nie wiem, jakoś to mi nie leży w tych pięknych okolicznościach. Tak mi tego brakowało. Przez cały pobyt tam we wschodniej Turcji. O, tak się cieszę. Moje oczy odpoczywają. Mimo tego, że ta wędrówka nie jest długa, podejrzewam, że wszystko zajmie mi około godziny. Z nagrywaniem oczywiście, to ten szczyt i to miejsce wynagradza tą krótką wędrówkę. Moim zdaniem warto tu przyjść. Wydaje mi się, że z dzieciakami też nie będzie problemu, żeby sobie tutaj pochodzić, ponieważ szlak nie jest aż tak bardzo wymagający. Jedziemy teraz do miasteczka Ardanu, czy musimy podjechać do apteki, kupić jakieś leki, Monice i będziemy jechali dalej. Jeszcze będzie ciężko zaparkować gdzieś w cieniu. Zatrzymałem się przy jakimś domu w cieniu, przynajmniej słońce nie praży, no ale biedna Moniczka. Cały czas jest nie w formie. Wysyłam je teraz na zakupy do apteki. Wszystko muszę robić sam. Masz portfel, masz translator. Dobrze, że bazar dzisiaj w mieście jest, także mam tutaj dwa kroki na dół. O właśnie, tam kupię jakieś pomidory, paprykę i co? Będziemy leczyć Monię, nie? Biorąc pod uwagę, jak to miasto jest pięknie usytuowane, no to sami widzicie, nie zachwyca. Nie ma tu nic klimatowego. Oprócz sklepów jubilerskich, no nic tutaj innego, jakiegoś klimatowego nie znajdziemy. Ja już przelazłem to miasto wszerszy wzdłuż, bo cały czas szukam apteki. Nic mnie nie zachwyciło. Jeszcze czasami zastanawiam, czy ci faceci pracują gdzieś, bo no jest w południe,
oni wszyscy siedzą na czole. Naprawdę. To jest tyle takich małych restauracyjek, gdzie podają czaj, że masakra. Bardzo dużo. Jeszcze nie widziałem, żeby było tyle w tak małym miasteczku. Siedzą, grają domino w różne gry. Nie wiem. Poczywają. Może po południu pracują, bo teraz jest trochę gorąco. Zakupy zrobione, leki kupione. Monia będzie brała pastylki i zobaczymy, czy jej się poprawi, czy nie. Mam nadzieję, że jej się poprawi. My jedziemy szukać jakiegoś innego miejsca, tak? No. I tak 20 minut po takiej drodze. Jakieś kocioł by. Cały czas jadą jakieś busy z naprzeciwka. Mam nadzieję, że warto tam jechać, gdzie jedziemy. Okolica jest piękna. No, ale okolica jest piękna. I co, może miodek sobie kupimy? No i jesteśmy na miejscu. Słyszycie ten piękny szum naszego strumyka prywatnego? No, tam sobie płynie. Jest cichutko i spokojnie, aż Monika odżyła, bo temperaturka spadła do 20 stopni, także jest w lesie jest po prostu idealnie. Telepaliśmy się tu niezmiernie długo, bo inaczej się tego nazwać nie da. Ciężko nazwać to jazdą po prostu. No tak, 20 ponad minut od głównej ulicy trzeba się tu wdrapywać, bo jesteśmy na wysokości, nie wiem, z 1600-1700 metrów, niedaleko miejscowości Borczka. Borczka. Zobaczymy, jak to będzie, bo ja mam podejrzenia, że moje samopoczucie właśnie wynika z tych zmian wysokości. Znaczy złe samopoczucie. Nie będzie dobrze. Zobaczysz. Znowu wjechaliśmy wysoko, więc no. Zrobię zaraz jutro naleśniki i wyzdrowiejesz momentalnie. Za wjazd na to jezioro płaci się 225 lir oczywiście. I można zostać, nie wiem, tyle ile się chce, tak podejrzewam. Spójrzcie na to, tu jest cała wioska karawaningowa, także można sobie tu spokojnie posiedzieć, rozpalić ogień, pochodzić po szlakach. No i oczywiście jutro Was zabieramy na szlak wokół jeziora. Bo teraz jesteśmy nad strumieniem, ale jest tutaj jezioro i właściwie dla niego tu przyjechaliśmy. Myśleliśmy, że będzie bardziej dziko, no ale niestety, jak to w Turcji, jak cokolwiek jest jakaś infrastruktura, no to już jest opłata za wjazd. Dokładnie, ogrodzone, szlabanik i pan pobiera opłatę. No nie można za darmo natury zobaczyć. A w innych miejscach ciężko cokolwiek znaleźć, jakiś kawałek ziemi, żeby stanąć. Żeby było równo, bo jeżeli jest taki jakiś kawałek, to zaraz jest jakaś restauracyjka, jakiś sklepik. Albo ktoś sobie pasieki postawił i też jest uznawane to jako teren prywatny. Dokładnie. To tak. I nie ma opcji, żeby gdzieś stanąć. Jeszcze a propos pasiek i miodu. Bo Uli widzieliśmy tu wiele po drodze i chcieliśmy kupić miód, jak może pamiętacie, nie wiem, mówiliśmy nawet w ostatnim odcinku. Jednak nigdzie tego miodu nie sprzedawali, ani gdzieś przy ulicy, ani na bazarach. No i dopiero tu jak jechaliśmy, no to stali oczywiście z miodem. Wiecie ile chcieli za kilogram miodu? 1500 lir. I tak walnęłam, że chyba cena jak w Harrodsie i rzeczywiście teraz sprawdzam na internecie. Tyle kosztuje miód Manuka w Harrodsie, wiecie, w Londynie, w tym sklepie dla milionerów. Także nie wiem skąd te ceny po prostu. Jedźcie na wschód, będzie tanio. Paliwo drogie, miód drogi, warzywa, owoce drogie, wszystko drogie. Nie, no to z cenami to jest po prostu jakaś masakra. Ja jestem w totalnym szoku. Obiecałem Monisi, naszej schorowanej, zrobić naleśniki, więc ja zabieram się za robotę. A my widzimy się jutro rano na szlaku wokół jeziora. Jezioro, nad które idziemy, to Borczka Karagol, czyli jezioro Borczka, znajdujące się 27 km od miejscowości Borczka. Jezioro to powstało w XIX wieku na skutek osuwiska, które zablokowało strumień. No i dzięki temu tutaj ta woda pięknie się rozlała i stworzyła taki naturalny, piękny widok. Akwen. Akwen wodny. Akwen wodny, czyli jezioro. Zabrakło mi słów. Jezioro znajduje się na terenie parku biosfery, podobno jedynego takiego parku w Turcji. Jest tutaj wiele miejsc kempingowych i przyjeżdża mnóstwo ludzi.
nie tylko na noc kamperami, tak jak my, ale też przyjeżdżają takimi busikami i po prostu spędzają tu dzień. I noc. Rozkładają namioty w pobliskich czasem lasach. Tak, i... ojejku, jak to pięknie. W jeziorze jest bardzo dużo ryb, ale nie można ich łowić. Niestety. Jak na rezerwat biosfery przystało, to jest tutaj mnóstwo roślinności. To są chyba rododendrony. Jeszcze widzę kwiaty, więc niedawno musiało to wszystko kwitnąć. Szkoda, że już przekwitły, ale zobaczcie na te liście. Wow. Jaki olbrzymi. Te paprocie. Cudownie. Jak dżungla. Fajne jest to, że można przejść dobrze przygotowanym szlakiem dookoła całego jeziorka. Woda tego jeziora w słońcu jest taka bardzo turkusowa, ale nie wiem jak wam, ale mi po prostu tak podoba się ten mglisty krajobraz. W ogóle wielką radość sprawiło mi to, że mogę założyć bluzę z długim rękawem i kryte buty. Po prostu nie wiem, chyba nie miałam tego na sobie już od kilku miesięcy. Także fajnie, cieszę się. No jestem w szoku, że Monika ma dość słonka. Tak, ja jestem bardzo słońcolubna, ale już po tych paru miesiącach już naprawdę mam dość, miałam dość, tak, jest miło. Niesamowite jest to, jak człowiek przyzwyczaja się w swoim życiu do otoczenia, do miejsca, w którym się wychowuje. Jak wam mówiłem na filmach, że nie mógłbym długo żyć w tych stepowych klimatach, ale za to w tym lesie to mógłbym zamieszkać. Tak jesteśmy wychowani. Spacery po lesie, wszędzie otaczająca nas natura w Polsce wpływa na to, że uwielbiamy lasy. Tak, a tu są takie wysokie drzewa. Pięknie. I tak dotarliśmy do zatopionego lasu. Tutaj dokładnie widać, jak ta woda się rozlała. Jak się piętrzyła, jak to osuwisko się osunęło i po prostu powstało jezioro, ale jednak kiedyś las tu rósł, a teraz już gnije. Suche badyle zostały, ale no, fajny klimat tu tworzą. No, robią klimat niesamowity. W ogóle miejsce bardzo, bardzo magiczne. Możemy je polecić, jeżeli jeździcie tutaj w tych terenach blisko Gruzji, blisko Rize, to warto tutaj zajechać do tego parku. Deszcz przepędził nas do vana, ale w sumie obeszliśmy cały szlak, zobaczyliśmy wszystko to, co chcieliśmy zobaczyć. Bardzo ciekawe miejsce, jest i restauracja, i gozlemę można zjeść, i jakiś sklepik z pamiątkami, mnóstwo altanek. Turcy piknikują, oczywiście, grillują. Zapach grilla unosi się na całym jeziorze. Ale nie są już tak bardzo przyjemni, kontaktowi, znaczy przyjemni, no, no nie są tak jak nie Kurdowie. Nie są kontaktowi, no, nie są tacy jak Kurdowie, no, nie zagadują, my staramy się pogadać, coś marhaba powiedzieć, a oni taka trochę izolacja, no ale... No ale to też są Paweł turyści, nie wiadomo skąd oni są tak naprawdę. No dokładnie, tak. No a propos terenów tutaj właśnie przy granicy z Gruzją, to absolutnie po prostu bardzo nam się podobają, bez dwóch zdań. Góry, doliny, zielono, trochę ciężko z miejscówkami, no ale jakoś no bo są sobie góry, radzimy. Ale jest no. Dużo pięknych lasów. Do Gruzji na razie się nie wybieramy, ale w końcu wzięłam się za czytanie książki Pokazucha na gruzińskich zasadach, będąc tu w tej okolicy i no, korzystając z tego, że leżałam w łóżku, prawie już ją przeczytałam, jeszcze nie do końca, ale trochę jestem zszokowana. Polecam tą książkę sobie przeczytać. No niestety, mimo tych pięknych krajobrazów, które do Gruzji nas zachęciły, to książka, która opisuje gruzińskie społeczeństwo, trochę do Gruzji mnie zniechęciła. Ale cóż, może kiedyś pojedziemy i sprawdzimy, jak to jest. Wam polecam do przeczytania. A my trochę zgłodniliśmy. Tak. I robiliśmy, robiliśmy. I robimy. Paweł miesza budyń.
Słodki jest jak, nie wiem. Turecki pudding to się nazywa, ale to jest tak jak nasz budyń, ale jest bardzo słodki, dokładnie. Ja myślałem, że sobie miodem poleję, jeszcze jakieś rodzynki wrzucę, ale to chyba obejdzie się i bez tego. Ja zdecydowanie poczekam, aż budyń trochę przestygnie. Ja też lubię taki chłodniejszy, jak się zrobi taki korzuszek. Ale musiałeś trochę podjeść. No, taki ciepły, no wiadomo, no musiałem spróbować. Tym bardziej, że jest bardzo słodki, więc Paweł się już nie mógł oprzeć. No cóż, my będziemy już powoli kończyć tego vloga. Mamy nadzieję, że Wam się podobało. Dajcie znać w komentarzach, co myślicie o tych wschodnich rubieżach z Gruzją. No jest pięknie, naprawdę. Dajcie łapkę w górę, zostawcie jakiś komentarz. No i widzimy się za tydzień. Trzymajcie się cieplutko. Hej. Udało nam się znaleźć udało nam się znaleźć dobry. Brakulaku i turecki pudding może być. Chciałam mu dać buzi, ale nie chciał. Gdzie? Idź.